Blugrami, witam serdecznie w kolejnym odcinku akwarystycznym. Dzisiaj będzie update akwarium 123. Na wstępie wiele osób pewnie pamięta, tego akwarium na początku miało nie być, ale pragnę podkreślić, że była dygresja, że będzie albo akwarium 123, albo 180. Padło na akwarium 180, 180 już nie ma, 180 już nie zobaczycie, zostało sprzedane i jego nie będzie na kanale. To akwarium pozostało z kilku powodów. Jeszcze pierwsze, jest to akwarium w zupełności bezproblemowe, a po drugie, nie wiem dlaczego akurat na to akwarium tak trafiło, że on za każdym razem jestem z niego zadowolony. W jaki sposób to akwarium nie ma, jaki nie ma aranżacji, w jaki sposób ono nie funkcjonuje, zawsze z tego akwarium jestem po prostu zadowolony. Aranżacja zostaje spełniona oraz funkcjonuje ono w takim wyglądzie, jak po prostu chcę, aby funkcjonowało. Może takie lekkie przypomnienie, kilka danych technicznych na temat zbiornika. Samo akwarium jest oświetlone zwykłymi dwoma świetlówkami. Zwykłymi świetlówkami koloru biały. Jest to kolor biały zimny, ponieważ taki mi się podoba i taki przy akwariach stosuję. Podłoże jest troszeczkę specyficzne, ponieważ substratem akwarium jest jakby żwir z poprzedniej aranżacji. Mianowicie akwarium poprzednie było założone na ziemi, ta ziemia w dalszym ciągu tutaj jest, oraz po prostu stara warstwa żwiru, tego samego żwiru, została przykryta nowym żwirkiem. Po prostu stary był jako substrat zgarnięty na środek, a po prostu został przykryty nową warstwą po prostu żwiru. W akwarium pracuje jeden filtr zewnętrzny, jest to wystarczające. Filtry, tak jak we wszystkich moich akwariach, Crystal Profil, taki filtr stosuję i taki filtr według mnie się najlepiej po prostu sprawdza. Nie ma tutaj jakichś bardzo wymagających roślin, lecz są po prostu to rośliny proste, ale udowadniam głównie takim bardziej początkującym akwarystom, że da się zrobić akwarium w miarę ładne, to zależy oczywiście od gustów, w jakikolwiek stopniu z ładnymi roślinami, na prostych roślinach, w łatwy sposób, przy niedrogim oświetleniu, przy łatwym substracie. I drodzy, tutaj mamy praktycznie kilka gatunków roślin. Są to jedne z najprostszych roślin. Mamy jednego łodygowca, jeden najprostszy, najtańszy rodzaj trawnika, kryptokoryna. Jest Anubias, jest Mikrozorum i jest Suva Septang. I tyle. Nie ma tutaj żadnych roślin. Nie ma tutaj żadnego szału. Dlaczego takie proste rośliny? Na początku na tyle zbiornika było kilka tych łodygowców, ale stwierdziłem, że lepszym efektem będzie po prostu jeden łodygowiec, wybiorę sobie jeden gatunek. Ludwigi nie ma, ponieważ po prostu Ludwiga mi się nie podoba. Ja Ludwigi osobiście, coś nie do końca mi leży ta roślina, nie wiem dlaczego, ale coś nie do końca mi się ta roślinka podoba. Więc postanowiłem postawić na Hygrophilię Polyspermę. Cały trzeci plan oraz cały drugi plan zajmuje właśnie ta Hygrophilia polisperma. Jest tutaj Hygrophilia polisperma zwykła oraz Rosanerwish. Rosanerwish rośnie tak samo ładnie, tylko po prostu mam trzy chyba gałązki tej rośliny, a w mojej okolicy ciężko dostać ją. Akurat to dostałem od znajomego, który po prostu mu się ta roślina traciła. Po prostu ją dostałem, wsadziłem w gąszczę i po prostu on sobie tam rośnie. Jak może gdzieś trafię, to po prostu dogupię kilka tych gałązek, ale jakoś się do tego nie garnę. Zwykła też mi się po prostu podoba. Na filmie tego nie wiem, czy to do końca widać, pokażę później na zbliżeniach, ale ta chwilę ładnie się wybarwia na po prostu na różowo. Ta część jest bardziej tutaj zielona, ta od Mikrozorium, ponieważ to było po prostu w całości ścięte. Do samej po prostu powierzchni wody mi to akwarium, czyli ta Hygrophilia dorastała. Całe tutaj, wyobraźcie sobie nad tym piaskiem, nad tą plażą, ta Hygrophilia cała tutaj zaczęła płoć. Po prostu kilka tygodni nie miałem czasu przyciąć tej rośliny. Nie miałem po prostu czasu.
i tak to wszystko zarosło. A tutaj są wszystkie te młode pędy wsadzone w sumie niedawno, po prostu wyciąłem w całości tą ludwigię oraz inne łodygowce, które w tym miejscu rosły, oraz wsadziłem tutaj higrofilię, która bardzo ładnie tutaj rośnie, co mi się też bardzo ona podoba. Jest to w sumie jeden z moich ulubionych łodygowców, prosty w sumie chwast, przez wielu profesjonalistów tak nazywa się ta roślinka, ale ona mi się podoba, ja jakoś darzę sentymentem to roślinki, po prostu na trzeci plan zajmuję ta roślinka właśnie, cały trzeci plan. Z przodu, moi drodzy, Sagittaria subulata już stworzyła ładny trawnik. Jest to taki trawnik dla ubogich, ponieważ tak to nazywam, ponieważ jest to roślinka, jedna z najprostszych roślin praktycznie akwariowych, najprostszych trawników. Jeżeli nie macie pomysłu, jaki trawnik przy słabym oświetleniu, jak najbardziej Sagittaria mogę wam polecić. Ładna trawka, osobiście uważam, że w prostych akwariach równie ładnie wygląda jak nawet Hemianthus czy Monte Carlo. Może wiele osób się wtedy śmiać, ale mi się ona osobiście podoba. Nawet bardziej mi się podoba niż ta Sagittaria w tych ładniejszych warunkach, ponieważ w dobrych warunkach Sagittaria rośnie stosunkowo wysoko oraz osiąga duże rozmiary. Mi się podoba właśnie taka drobniutka, ładna trawka. Cały właśnie pierwszy plan oraz wchodzi na drugi, zarasta. Tutaj, jeżeli chodzi o Anubiasy, no Anubias rośnie swoim tempem, podobnie Kryptokoryna, podobnie zresztą też Mikrozorium. Tutaj nie ma wielce co mówić, one zawsze rosną przy minimalnym oświetleniu, rosną sobie w swoim tempie, nie ma co po prostu szaleć. Mikrozorium są dwie odmiany, Mikrozorium Narrow Leaf jest tutaj oraz Mikrozorium Pteropus jest tutaj. Anubiasa jest jedna odmiana, dwie odmiany kryptokoryny, jedna tutaj jest to kryptokoryna Siamensis, to się nazywało kryptokoryna jakoś, nie pamiętam, jakoś srebrna czy coś takiego, ale to był jakiś wymysł czegoś takiego, nie ma, to jest po prostu kryptokoryna Siamensis oraz kryptokoryna Becketti, która lepiej rosła jak była w tym miejscu w poprzedniej aranżacji, ale po prostu nie chcę na pierwszym planie tak tej kryptokoryny, nie chcę, bo na z boku tutaj na uboczu rośnie oraz po prostu taki fajny cień. Tutaj z przodu jest także ten Subwasser Tank, wcześniej przeze mnie wspomniany. On był tak wsadzony trochę na odpiernicz, ponieważ tak troszkę go wsadziłem. A naprawdę on rośnie po prostu bardzo ładnie, fajnie na te skały tu zaczął wyrastać, oraz tym korzeniem fajnie zaczął się komponować, zaraz wam to pokażę. Fajnie się w ogóle zdał z tym mikrozorem i ogólnie w tym miejscu fajnie wygląda. On tutaj ostatnio też wyrzuciłem sporo, połowę tego trawnika z tej Sagittarii praktycznie mi zajął ten Subwasser Tank, po prostu wyrzuciłem go, żeby nie zagłuszył mi tej Sagittarii. No bardzo fajna roślina, bardzo ładnie ona wygląda, również mogę ją wam polecić. Prosta, nie ma co po prostu szaleć. Także, moi drodzy, da się zrobić akwarium takie w miarę proste, łatwe w utrzymaniu na tanich roślinach, na najprostszych roślinach da się. Fajny też efekt daje tutaj ta pistia, która jest na powierzchni wody. Staram się utrzymać te większe, wyrzucam na bieżąco dużo tego. Ostatnio też cała powierzchnia akwarium była w rzęsie wodnej. Wyobraźcie sobie, wybrałem calutką rzęsę, siedziałem z tą siatką i mi to tyle zajęło, bo wyobraźcie sobie, co do jednego ździebełka wybrałem tą rzęsę. Nie ma już rzęsy, od 2 tygodni na szczęście się nic nie pojawia. Wybrałem co do ździebełka całą rzęsę, a wyobraźcie sobie, jeszcze się męczyłem, ponieważ są jakieś te małe głupiki i starałem się ich po prostu nie wybrać razem z tą rzęsą i to jeszcze dodatkowe utrudnienie było. Także po prostu trochę się z tym namęczyłem, ale jakoś to zaczęło po prostu wyglądać. Za chwilkę pokażę parę zbliżeń, w jaki sposób to z bliska wygląda. Co do obsady, no nie ma co tutaj wielce mówić, jest to samo co było. Bardzo mi się podobają te neony, nie żałuję, że je kupiłem, bo są po prostu super. Jedyne te głupiki mi się jakoś nie do końca mi się to podoba. One były bardziej kupione w celu, aby po prostu robiły żywy pokarm dla moich brzanek, ale no brzanki ewidentnie nie są zupełnie zainteresowane tymi młodymi głupikami. Ich jest tu pierdyliard, a po prostu brzanki ignorują.
Także głupiki raczej pójdą po prostu do oddania. Jakoś, no to nie są, nie jest mój styl ryby. Jakoś nie leżą mi po prostu żyworódki. Wolę jakieś takie standardowe ryby. Po prostu psują mi kompozycję tego akwarium. Tak się po prostu pałętają jakoś tak bez sensu. No, no nie podobają mi się po prostu te głupiki. No nie są to po prostu moje ryby, nie jest to mój gust. Doszło też trochę kirysów z akwarium głównego, ponieważ tak jak mówiłem, zresztą widzieliście w filmie, tam był restart oraz po prostu nie chcę tych kirysów w tamtym akwarium. Trochę kirysów jest spiżowych, trochę jest pstrych. Są też docelowe tutaj z tego akwarium kirski sterbaje. Wrzuciłem też troszkę krewetek yellow z krewetkarium. One sobie tutaj radzą, czekam aż się zaczną mnożyć, ponieważ jedna tu naprawdę jest większa od amana, ponieważ mam tutaj jedną krewetkę amanu i ta jedna jelołka przerosła ją wielkością. Ja tutaj ich niczym nie dogadam, gdy krewetek one sobie tam coś znajdują do jedzenia, jakoś żyją, no to sobie jakoś po prostu one radzą w tym akwarium. Trochę helenek jest, jeden helmet. Od cholery świderków tych helenek też jest pełno. Także pokażę może z bliska, trochę z bliżej tego akwarium, już zamilknę. Także wam pokażę, jak po prostu wygląda. Thank you.